Jacku Aleksandro. 16 sierpnia 2014 roku. Kościół pod wezwaniem świętego Jerzego w Gorzupi Dolnej. Stajecie przed ołtarzem, by zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Zapamiętajcie tę datę. Zapamiętajcie to miejsce. Bo za 70 lat będziecie wspominać. Podziwiam perfekcję, z jaką staraliście się tę uroczystość przygotować. Mimo czasu też trudnego, bo przecież zdenerwowanie, bo przecież emocje. Więc tym bardziej podziwiam. Jestem głęboko przekonany, że taka perfekcja i takie zabieganie będzie Wam towarzyszyć przez całe życie małżeńskie i rodzinne, przynajmniej przez te 70 lat. Niech to Słowo Boże w Was trwa, działa, prowadzi i promieniuje. Niech nie będzie nic, co przeżywa żona, a mąż nie wie. Niech nie będzie nic, co przeżywa mąż, a żona nie wie. Bądźcie dla siebie przyjaciółmi. Niech jedno drugie słucha. Bądźcie dla siebie przyjaciółmi. Bądźcie razem nie tylko pod jednym dachem, ale bądźcie razem we wszystkim. Perfekcja w miłości wzajemnej towarzyszy Wam przez całe, jak najdłuższe życie. Z całego serca.
serdecznie. Z całego serca wam dziękuję.